radni w spółkach miejskich. Od lat powtarzamy, że to nie jest miejsce dla pracy dla radnych. Tak samo w innych jednostkach organizacyjnych gmin. Radni powinni kontrolować organy wykonawcze, wójtów, burmistrzów, prezydentów, a nie pracować w spółkach, w których wykonuje uprawnienia właścicielskie właśnie wójt, burmistrz, prezydent. Radni powinni uchwalać prawo, kontrolować, a jeżeli pracują w jednostkach organizacyjnych, w spółkach komunalnych, to może być oczywisty konflikt interesów, ale też takie postrzeganie, że wójt, burmistrz, prezydent kupuje głosy tych radnych, którzy w zasadzie pracują u tego wójta, burmistrza, prezydenta. Dostaliśmy właśnie od jednego z radnych z Wrocławia darowiznę. To są pieniądze, które zarobił w spółce komunalnej. W Gazecie Wyborczej w wywiadzie mówi, dlaczego zdecydował się przekazać te pieniądze i dlaczego więcej nie podejmie pracy w spółkach komunalnych. Wrocław to taki przykład w poprzedniej kadencji, w której dużo radnych pracowało w spółkach komunalnych. To nie jest tak, że Wrocław jest jedynym miastem, w których rzeczywiście radni pracują w spółkach komunalnych czy w jednostkach organizacyjnych. Ważne jest to, że nie ma zakazu ustawowego praw tych radnych, ale demokracja to nie jest tylko, to nie są zakazy, że zawsze musimy zakazywać. W wielu przypadkach to jest to, że obowiązują pewne reguły, unikamy konfliktów interesów. W tym wypadku nie dziękujemy za tę darowiznę, przeznaczymy ją na poradnictwo i sprawy sądowe, a nie dziękujemy dlatego, że wydaje nam się to oczywiste, znaczy dobrze, że nastąpiła refleksja. Cieszymy się, że została wsparta jawność i to, co robimy, czyli wskazujemy, że bardzo jest ważne to, żebyśmy działali przejrzyście jako państwo, żebyśmy przestrzegali reguł. I to jest dobra decyzja. Natomiast apel do wszystkich radnych. Naprawdę, jeżeli pracujecie w jednostkach organizacyjnych czy w spółkach komunalnych, zastanówcie się, czy to jest dobre miejsce do pracy, czy nie jest tak, że ludzie to mogą postrzegać jako właśnie kupowanie głosów w radzie, czy pewna przychylność albo mniejsze przyglądanie się temu, co robi organ wykonawczy, bo przypominam, że rada, jednym z uprawnień podstawowych rady jest kontrolowanie organów wykonawczych. Jeżeli mówimy o kontrolowaniu i pilnowaniu różnych rzeczy, to na początku tego roku został powołany zespół do spraw rozliczeń, którego koordynatorem czy przewodniczącym jest Roman Giertych. Co jakiś czas słyszymy, że ten zespół złożył jakieś zawiadomienie, wystąpienie, czy coś robi. My się zastanawialiśmy, jak to funkcjonuje, trochę szukając w mediach informacji o tym. Nie znaleźliśmy żadnych informacji, jak to ciało funkcjonuje, jaki jest jego skład, co robi, czy są jakieś dokumenty potwierdzające działanie tego zespołu. Dlatego zapytaliśmy zarówno samego Romana Giertycha, jak i klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej, co to za twór, kto wschodzi w jego skład, czy są dokumenty pokazujące, jak funkcjonuje, jakieś protokoły, notatki. Zapytaliśmy też ministerstwo, możecie zacząć w naszym federowaniu, jakie dokumenty czy informacje zostały przekazane do tego zespołu. Wczoraj nam odpisał Roman Giertych taką, powiedziałbym, niepokojącą, przekazał informację, że ze względu na to, że ten zespół nie ma żadnego budżetu, nie ma żadnych notatek, protokołów, skład jest otwarty, a wszystko, co byśmy chcieli wiedzieć o tym zespole jest w internecie ten zespół działał, ma otwarte spotkania, czy jakieś wystąpienia, zawiadomienia są w mediach, możemy poczytać. Nawet jeżeli byście sami się pokusili, to trochę informacji można znaleźć, ale wcale nie pełne informacje, jak to rzeczywiście funkcjonowało i nie do końca jestem przekonany, czy rzeczywiście wszystkie spotkania były publicznie dostępne i każdy mógł je zobaczyć. Jeżeli politycy biorą się za rozliczanie poprzednich polityków, nieważne, czy to będzie bardzo sformalizowany twór funkcjonujący w strukturach instytucji publicznych, czy to będzie po prostu taki zespół jak ten, powołany prawdopodobnie na podstawie przepisów dotyczących funkcjonowania albo klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, albo statutu partii politycznej, to jeszcze będziemy wyjaśniać. Nie ma, tak jak powiedziałem, znaczenia to powołanie, ale znaczenie ma co innego, że politycy powinni działać w ten sposób, żeby to było dla nas czytelne, żebyśmy mogli zobaczyć, co tam się dzieje, kto wchodzi w tego skład tego ciała, nawet jeżeli jest to ciało rotacyjne, bo tak naprawdę, jeżeli kogoś rozliczasz, to bądź rozliczalny. Będziemy się temu dalej przyglądać, uzyskiwać informacje, chcemy się dowiedzieć, jak to funkcjonuje. Też w takim zakresie, czy to nie jest, czy zamiarem tego funkcjonowania zespołu, ale tego nie wiemy jeszcze, nie jest po prostu jakaś taka polityczna walka.
Zapraszamy, śledźcie nasze media społecznościowe i federowanie. Przygotowaliśmy poradnik o informacji przetworzonej. Informacja przetworzona w wielu wypadkach jest to taki wytrych dla tych, którzy mają udostępnić informacje, żeby opóźnić udostępnienie, utrudnić, odmówić. Pokazujemy, jak to funkcjonuje, jak postępować, jak działać i tak naprawdę co, jakie są meandry informacji przetworzonej. Zapraszam w ogóle na naszą stronę informacjapubliczna.org, gdzie są poradniki, ścieżka dostępu, wzory dokumentów. Przeglądajcie. Tak samo jak zachęcamy do korzystania z naszego poradnictwa porady.sieciobywatelska.pl, na które, tak jak powiedziałem, przeznaczymy darowiznę od radnego z Wrocławia. Ale ważne jest to, żebyście nas wspierali regularnie. Przejrzyjcie nasze w Biuletynie Informacji Publicznej nasze wydatki z 1,5%, wcześniej z 1%. Zobaczcie, jak to funkcjonuje, na co wydatkujemy. Ale pamiętajcie o tym, że wspieranie jawności, dochodzenia jawności w sądach, ale też właśnie to, co się wydarzyło z radnym i tak naprawdę mam nadzieję z innymi radnymi we Wrocławiu, to jest ta kwestia przestrzegania reguł. To mówimy o tym od wielu lat, więc starajcie się wspierać to, pamiętajcie o nas, z każdej złotówki się rozliczamy. Za tydzień Okiem Watchdoga, ostatni odcinek wakacyjny, ale bardzo ważny. Będzie trochę wspomnień, ale też ważnych informacji i dosyć nietypowy. Zachęcam do obejrzenia za tydzień. Czekajcie na niespodzianki.